Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Przepraszam za lekkie opóźnienie, ale no, dzisiaj zależało mi bardzo na tym, żeby Państwu w tle pokazać moje nowe logo programu, które mam dzięki Piotrowi. A powiem szczerze, że nie mogłem sobie poradzić z przerzuceniem tego. Na razie jest to taka, powiedzmy sobie, prowizorka. Ale mam nadzieję, że już teraz każdy program będzie zaczynał się od tego logo. Tutaj Piotr pomaga mi, żeby to tak od strony technicznej wszystko dużo lepiej wyglądało. Stąd to opóźnienie, tak? Stąd to opóźnienie, bo musiałem to w jakiś tam sposób utrwalić, żeby można było Państwu w tle pokazać logo programu. Drodzy Państwo, cieszę się niezmiernie, że bardzo dużym oddźwiękiem. Z bardzo dużym oddźwiękiem spotkał się ostatni program, program o krzemie. Myślę, że to, co robi pani Maria, zasługuje na to, aby uzyskało większy rozgłos, ażeby no, każdy, kto ma takie życzenie wzmocnić swój organizm i zabezpieczyć od strony tego no, wszechobecnego pierwiastka, no by właśnie to do niej ci ludzie się kierowali. Bardzo mocno się zastanawiałem nad tematem dzisiejszego programu. No ale nie wiem, jak to się dzieje, że no, w tym roku dosyć dużo jest takiej tematyki, powiedziałbym, związanej z no, świętem tego miesiąca, można powiedzieć, tak, ze świętem wszystkich zmarłych, wszystkich świętych, jak to się u nas określa. Bardzo mi zależy na tym, żebyście Państwo uświadomili sobie, że tak naprawdę nie umieramy, że tak naprawdę, może to złe słowo, bo w momencie, kiedy mówimy o tym, to mamy na myśli właśnie umieranie, że mówimy o. Znaczy, ja tutaj czytam tak troszeczkę przy okazji to, co Państwo piszecie na Skype'ie. Drodzy Państwo, ci, którzy się odezwą do Pani Marii, to ona im te cenniki poda, tak? Bo one też się różnie zmieniają. Ona praktycznie rzecz biorąc ma bardzo niewielką firmę. Jeżeli chodzi o krzem, to powiem, że to jest coś w granicach 40 zł taki słoiczek. Ma tam różne te produkty, także to już mówię, indywidualnie możecie do niej pisać na maila. Ona już i tak dziękuję tym osobom, które się do niej odezwały, bo jest zaskoczona odzewem. Swego czasu mówiła, że próbowała i robiła reklamy w różnych gazetach i nie miała takiego oddźwięku. Ja się cieszę, bo uważam, że no, warto takim ludziom pomagać i tą wiedzę poszerzać. Także tutaj to nie jest jakiś taki wielki, wielki problem. Poza tym ten krzem naprawdę jest tani. Uwierzcie mi, mam rozeznanie na rynku z różnymi produktami, mam do czynienia i no, skoro się pod tym podpisuję, to te ceny będą różne, bo tam różni też handlują tymi, że tak powiem, produktami, bo są ludzie, którzy kupują większe ilości. Nieważne, ja daję Państwu bezpośredni kontakt do producenta, a to, co z tym Państwo już zrobicie, to już Wasza sprawa. Ale ważniejszy temat, znaczy ja wiem, czy ważniejszy, tak naprawdę uzupełniający to wszystko, o czym rozmawiamy. I dzisiaj powiemy sobie troszeczkę więcej też o tym, no co się dzieje dalej, tak? Bo to, o co ja apeluję od dłuższego czasu w programach, to to, ażebyśmy no, zaczęli tą wiedzę Zachodu uzupełniać o wiedzę, którą mają ludzie na Wschodzie. Daję Państwu różne przykłady na ten temat, jak to kwestia podejścia determinuje również no, nie tylko nasz stan umysłu, ale również i otoczenie, w którym się znajdujemy. Podobnie dzieje się z pewnymi rzeczami, o których sobie dzisiaj powiemy. I dlatego w tym miejscu chcę Państwu dzisiaj zacytować i skomentować troszeczkę ze swojego punktu widzenia. Zresztą niewiele chyba będę komentował, dlatego że tak naprawdę to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, bardzo pięknie koreluje z tym, o czym wcześniej już mówimy i o tej tematyce, o której poruszamy w Sekretach Długowieczności. Ostatni nieznany świat i tak jak zawsze no, zaczynam te rzeczy czytać. Teraz to tylko schowamy.
Zaczynam tą gazetę zawsze czytać od tych artykułów, które mówią właśnie o zdrowiu, od tych artykułów, które dotyczą właśnie długowieczności. I na początek będziemy, zapewne Państwo słyszeliście, bo dosyć dużym echem odbiła się na Zachodzie książka pod tytułem Dowód. Autor tejże książki, lekarz, no to też jest takie symptomatyczne dla ludzi Zachodu, tak? Że dopiero jak jakiś naukowiec z tytułami zaczyna mówić o czymś, co było do tej pory lekceważone, dopiero wtedy nabiera to jakiegoś rozdźwięku i odgłosu. Ale fajnie, że w ogóle zaczyna być coraz, że tak powiem, te tematy zaczynają być coraz bardziej powszechne, zaczyna się o tym mówić. To jest chyba takie symptomatyczne też dla naszych czasów, tak? Tutaj akurat te zdjęcia mi trochę nie wyszły, ale nie ma znaczenia, tak? Wymiar bardziej realny niż nasz. Tu chodzi o odczucia, o których za chwileczkę będziemy sobie czytali. Ja tylko Państwu w tle pokażę autora. Myślę, że zasługuje na to, bo może części ludziom również otworzy oczy. Nasz gość przeżył śmierć kliniczną i o niej będziemy za chwilę rozmawiać. Jego książka z naukowego punktu widzenia, jak wiele osób wskazuje, argumentuje, jest dowodem właśnie na to życie wieczne. Mam przed sobą cytat profesora Jerzego Wetulaniego, polskiego neurobiologa, który powiedział, że żaden sędzia nie przyjmie jako dowodu zeznań jedynego świadka, który jest w stanie nietrzeźwości. To bardzo mocne słowa i z nich należałoby zacząć. O jakim dowodzie mówi książka? Wydaje się przede wszystkim, iż najważniejsza jest pamięć, że w moim przypadku doszło do bardzo szybkiej utraty funkcji działania mózgu. Pomimo to miałem bardzo bogate doświadczenia, bardzo bogate przeżycia. Prawdopodobnie najwięcej z tych przeżyć miałem między 1. a 5. dniem z 7 przebywania w stanie śpiączki. Zaczęło się od tego, że bardzo szybko postępowało bakteryjne zapalenie opon mózgowych, co doprowadziło do uszkodzenia i zniszczenia funkcji kory nowej. Doszło również do uszkodzenia funkcjonowania pnia mózgu i ten stan trwał przez 7 dni. Przed zapadnięciem w śpiączkę, będąc lekarzem, twierdziłem, że pacjent w takim przypadku nie powinien niczego odczuwać ani niczego przeżywać. Niemniej jednak, mimo że zapalenie opon mózgowych doprowadziło do całkowitego usunięcia jakiejkolwiek mojej pamięci, miałem bardzo bogate, realne przeżycia. Kiedy się wybudziłem, na początku próbowałem uzasadnić to działaniem mózgu. Usiłowałem zrozumieć, czy te doświadczenia mogą być jego produktem. Zwłaszcza, że to, co zobaczyłem, było zbyt realne, zbyt rzeczywiste, by być prawdziwe. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że to, co widziałem, nie było wytworem działania mózgu. Nie było w tej materii, nie było w tym wszechświecie. To znaczy, nie było w tej materii, o której my mówimy, o której my rozumiemy, którą my nazywamy materią. To, czego doświadczyłem, odbyło się w innym wszechświecie. Znaczy, on go nazywa innym, ja bym go nie nazwał innym. Ja bym powiedział go, może określił mianem bardziej pełnego. To, co zobaczyłem, jest bardzo spójne z tym i odwołuję się do tego, co jest opisane we wszelkich innych tysiącach przekazów, które są obecne w ludzkości już od tysięcy lat. I to jest właśnie, drodzy Państwo, to takie bardzo symptomatyczne, że Zachód podważa wszystkie, całe doświadczenie tysięcy lat, tysięcy ludzi, milionów istnień, milionów ludzi, którzy o tym mówią na co dzień. Niektórzy się nawet z uśmiechem wypowiadają na ten temat. Ja dzisiaj przelotem widziałem w jednym z programów, który moja żona oglądała, jak pan profesor z psychologii wyśmiewał się z czegoś więcej, aniżeli to, że powiedzmy sobie, ktoś może znać życie drugiego człowieka, w ogóle z nim wcześniej nie rozmawiając. Mówiąc, że to są jakieś techniki, które pozwalają na to, albo wręcz nawet twierdził, że to jest pomieszanie, tak, pewnego rodzaju, no nie powiem, że umysłów. W każdym bądź razie warto poszerzyć sobie horyzonty i zacząć się zastanawiać nad tymi rzeczami. Mózg ogranicza świadomość, stanowi nakładany na nią filtr,
Gdy umiera ciało, ten filtr zostaje zdjęty i wtedy przechodzi się do innego wymiaru, bardziej rzeczywistego i wyrazistego aniżeli nasz. Śmierć jest przebudzeniem. W odpowiedzi na pierwsze pytanie zawarł Pan sporo wątków, które chciałabym... Tutaj jest kobieta, która prowadzi wywiad z doktorem Abenem Aleksandrem, neurochirurgiem, który jest właśnie autorem tejże książki Dowód. Będziemy zatem je po kolei rozwijać. Znamy już podstawę tej historii. 10 listopada 2008 roku zapadł Pan na rzadką odmianę zapalenia opon mózgowych. Co się wtedy działo z mózgiem, pozostaje w pewnym sensie tajemnicą. Powiedział Pan, że w trakcie śpiączki występował brak zapisu pracy kory mózgowej. Jednak wizje, które Pan doświadczył, były bardzo bogate, bardzo szczegółowe. Jak sam Pan to stwierdził, tak rzeczywiste, że aż niemożliwe by były prawdą. W związku z tym pojawia się pytanie, jeżeli to nie mózg wytworzył te wizje, nazywane przez niektórych halucynacjami, jeżeli to nie było źródło wewnętrzne, to czym te wizje, te, jak pan no, sam ośmielił się określić, halucynacje, były, jak można byłoby je inaczej nazwać, jak inaczej je określić? Ów wymiar jest de facto podstawą tego wymiaru, tej rzeczywistości, tej, którą znamy i w której na co dzień przebywamy. Sceptycy, a ja też byłem sceptykiem, twierdzą, że to byłoby zbyt rzeczywiste, by być realne. Sam próbowałem przez dłuższy okres opisać to jako wytwór działania mojego mózgu. Starałem się zrozumieć to naprawdę. Czy to coś, co widziałem, mogło być wygenerowane przez mój mózg? W moim przypadku doszło do tego, że kora nowa, a powinniśmy pamiętać, że kora nowa jest tym najbardziej doskonałym kalkulatorem, który posiada mózg człowieka. A ta właśnie kora nowa została wyłączona z działania. Dlatego też, gdy przebywałem w krainie dżdżownicy, no tak to autor określa, miałem pewne przeżycia, doświadczenia, które moim zdaniem były lepszym produktem, który mózg mógł wygenerować o resztkę tej fizyczności, która wówczas jeszcze pozostawała. Natomiast gdy przechodziłem tutaj, wychodziłem z krainy z perspektywy dżdżownicy, przechodziłem już do tunelu, dalej do rdzenia. Zobaczcie, drodzy Państwo, on używa określenia rdzenia, porównajcie sobie to, o czym mówi Jacek z Joanną w hiperfizyce. Przechodziłem już do tunelu, dalej do rdzenia i byłem prowadzony przez wyraźne, jasne światło. Stanąłem w obliczu pewnego wyzwania, jak to wszystko wyjaśnić, jak to wytłumaczyć. Prowadziłem też dyskusję z kolegami, zastanawiałem się nad tym i moim zdaniem wszystko sprowadza się do tego, że to nie jest tak, że mózg tworzy świadomość. Dzieje się na odwrót. Świadomość jest ograniczana przez mózg do pewnej prymitywnej postaci, która okazuje się niezbędna do tego, byśmy tutaj mogli istnieć. Czyli mózg stanowi de facto filtr nakładany na świadomość. Ja jeszcze raz to Państwu powtórzę, bo warto się nad tym zastanowić. Że to nie jest tak, że mózg tworzy świadomość. Dzieje się na odwrót. Świadomość jest ograniczana przez mózg do pewnej prymitywnej postaci, która okazuje się niezbędna do tego, byśmy tutaj mogli istnieć. Czyli mózg stanowi de facto filtr nakładany na świadomość. Następnie, gdy umiera ciało, umiera mózg. Ten filtr jest zdejmowany i wtedy świadomość przechodzi do innego wymiaru, który jest znacznie bardziej wyrazistym, rzeczywistym wymiarem. To przesłanie jest też powtarzane przez te osoby, które doświadczyły stanu bliskiego śmierci, również przez mistyków i proroków. Ja tylko powiem Państwu, żebyśmy się wrócili pamięcią do tych różnych ksiąg, o których mówiłem, tak? Tybetańska Księga Umarłych, Księga Bardo. Także tam te rzeczy są opisywane. To wszystko zależy z jakiej perspektywy, z jakiego poziomu percepcji na te sprawy patrzymy. Widzimy to również w pismach już od tysięcy lat, a moje doświadczenie jedynie potwierdza, że ów wymiar jest prawdziwy i stanowi podstawę naszego obecnego wymiaru. W książce pod tytułem Dowód porównuję to do efektu wschodzącego słońca. Chodzi o to, że wiedza, którą tutaj posiadamy, działa mniej więcej jak wschodzące słońce. To jest ta nasza tymczasowa świadomość. Słońce, które wznosi się i wschodzi, przesłania sobą swoim blaskiem,
swoim światłem cały kosmos. Kosmos, który przecież dalej istnieje. Czyli jesteśmy oślepiani przez ten błysk światła. Następnie, gdy już tego światła nie ma, nie ma efektu oślepienia. Widzimy inny wymiar, znacznie głębszy, większy. Wtedy nagle zrozumiesz, że de facto świadomość stanowi byt połączony z innymi świadomościami. A wszyscy jesteśmy połączeni w Bogu miłującym, wszechwiedzącym i wszechmogącym. Później byłem prowadzony przez tunel do rdzenia i gdy stałem w jego obliczu, zrozumiałem, że de facto ten rdzeń stanowi fundament wszystkiego. Kiedy potem człowiek wraca do tego wymiaru, na te doświadczenia nakładają się przeżycia. I tu właśnie sceptycy mówią, że prawdopodobnie całe widzenie dotyczące krainy z perspektywy dżdżownicy to nic innego niż wizja, która została wygenerowana przez uszkodzony mózg i nie ma w tym żadnej magii. To, czego brakuje sceptykom w tym twierdzeniu, to uznanie faktu, że tamta rzeczywistość jest prawdziwa. Mają Państwo przedsmak tego, co mogą Państwo przeczytać w książce Dowód. Pojawiło się m.in. pojęcie kraina dżdżownicy. I ja tylko Państwu powiem, że to jest jeden z trzech wymiarów, które pokonał, przebył nasz dzisiejszy gość. Tę wizję opisuje w książce Świadomość jest ograniczana przez mózg. To jedna z oryginalnych hipotez, które jednocześnie są komentarzem do przybycia pana Abena Aleksandra. Świadomość jest ograniczana przez mózg. Rozumiem, że to rodzaj hipotezy, co do której w zasadzie możemy na razie pokładać wiarę w to, o czym pan mówi. To układa się panu w logiczną całość, a cała reszta ma tak naprawdę do wyboru wejść w to i uwierzyć, albo pozostawać cały czas po sceptycznej stronie. Uważam, że przeszedłem przez bardzo długi proces dochodzenia do pewnych wniosków, ponieważ tak naprawdę wszystko, co poznałem, było wbrew temu, czego mnie uczono. Przez wiele, wiele lat mojej praktyki bycia lekarzem, neurochirurgiem, wnioski, do których doszedłem, były logiczne i właśnie miały sens. Bo gdybyśmy popatrzyli na literaturę, która dotyczy tego, czym jest ta świadomość, przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę na zjawisko tak zwanej nielokalnej świadomości. Mianowicie w świecie materialistycznym teoria twierdzi, że de facto świadomość jest wytworem pracy mózgu, a to oznacza, że pozyskujemy informacje wyłącznie za pośrednictwem naszych zmysłów i stanowią one jedyne ich źródło. Mała dygresja z mojej strony, drodzy Państwo, popatrzcie, nam się wymawiało, że komuniści są materialistami. Mamy dzisiaj kapitalizm, tak? De facto dalej poruszamy się w pojęciu materializmu. Jak to mówią, przygadywał kocioł garnkowi, a de facto no, świat zachodu jest bardzo materialistyczny. Nie uznaje niczego, czego nie można namacalnie dotknąć, udowodnić. A z drugiej strony mamy inne dane opisujące takie zjawiska, które określamy mianem zjawisk paranormalnych, parafizycznych, parapsychologicznych czy parapsychiatrycznych. Mówimy o psychozjawiskach, o kontakcie ze światem umarłych, psychokinezie, o pewnych doświadczeniach związanych z sytuacją bycia blisko śmierci. Mówimy, że ktoś pamięta fragmenty swojego poprzedniego życia, mówimy też o intuicji. Którekolwiek więc z tych zjawisk było zjawiskiem prawdziwym, w tym momencie natychmiast będzie stanowiło samym sobą zaprzeczenie materialistycznego punktu widzenia, które głosi, że to mózg jest źródłem świadomości. Sam należałem do społeczności naukowców, myślących dokładnie w taki sam sposób. I tak bardzo wierzyłem w to podejście materialistyczne, że nigdy nawet nie zawracałem sobie głowy tym, by przeczytać dane, które opisują inne zjawiska. Zastanówcie się Państwo, ilu z Was żyje tak jak ten człowiek, który nie podważa pewnych kanonów, które zostały mu zaimplementowane na etapie jego bycia, życia i wzrastania w dorosłość. A jednak, jeżeli są osoby, które wątpią, zalecam lekturę dwóch książek. Jedna z nich, która jest bardzo naukowa w swoim charakterze i niewątpliwie nie jest przeznaczona dla szerszej publiczności,
to umysł, który nie da się zredukować w kierunku psychologii XXI wieku. Autorstwa Edwarda Kellego i Emily Williams z 2007 roku. Mówi ona o tym, że de facto świadomość jest znacznie głębszą tajemnicą, aniżeli nam się wydaje. Przedstawia w sposób naukowy wiele faktów dotyczących głębi świadomości. Z kolei Ian Stevenson i Jim Tucker piszą o przypadkach dzieci, które pamiętają swoje poprzednie życie, czyli mają świadomą pamięć poprzedniego życia. Są oni pracownikami Wydziału Psychiatrii. Stwierdzili, że to nie może być prawdą, w związku z czym tego rodzaju zjawisko należałoby obalić. Kiedy jednak zaczęli je badać, nagle się okazało, że jest znacznie więcej przypadków mówiących o tym, że de facto dzieci w jakiś sposób przenoszą część pamięci ze swojego poprzedniego życia. Ale to dopiero wierzchołek góry lodowej, na przykład sytuacje związane z byciem w stanie bliskim śmierci. Istnieje przecież bogata literatura na ten temat. Tam podobnie świadomość jest opisywana jako coś znacznie bardziej złożonego, nim nam się wydaje, i nie można jej sprowadzić do uproszczonego, dziecinnie prostego pojęcia mówiącego, że to mózg wytwarza świadomość i tak naprawdę jest tu i teraz. Wydaje mi się, że to stanowi o istocie trudności i problemów związanych z tym, jak można pojąć świadomość. Są takie spory, w których się jest albo po jednej, albo po drugiej stronie i nie ma możliwości przyjęcia wybranych argumentów z obu stron. Mam wrażenie, że tak się dzieje, jeżeli to można nazwać w ogóle sporem, w przypadku osób dzietnych i bezdzietnych. Póki jest się bezdzietnym, nie rozumie się tego zachwytu, tego nieustannego rozmawiania o dziecku, robienia mu zdjęć w każdej pozycji, publikowania ich wszędzie. A jak się już przekroczy tę granicę, nagle się nie rozumie tego marnowania czasu, jakim było życie bez dziecka. Wtedy to dziecko jest w centrum świata i najważniejszym wątkiem życia. I tutaj też pan nagle znalazł się w takiej sytuacji, że w gronie dawnych oponentów znalazł się pan u siebie, w nowym świecie. A jednocześnie pamięta pan, jak to było, kiedy sam pan wcześniej słuchał opowieści o śmierci klinicznej. Jako lekarz wysłuchiwał pan takich relacji i pisze pan o tym, że przytakiwał z szacunkiem, nie negował, ale jednocześnie gdzieś tam myślał, że to wszystko jest wytworem mózgu. Gdyby miał pan taką możliwość, co by pan powiedział dzisiaj na przykład Richardowi Dawkinsowi? Najważniejsze jest to, by wskazać na rzecz następującą. Gdy mówimy o problemie świadomości, warto sobie uzmysłowić, że cała koncepcja związana ze świadomością pojawiła się 30-40 lat temu. Wtedy podjęto bardzo ważny wysiłek, by jednak przeprowadzić badania związane z tym, czym właściwie jest mózg i umysł. W jaki sposób mózg oraz umysł tworzą świadomość? O ile ją one tworzą? W latach 90. zainwestowano dużo pieniędzy, by przeprowadzić te badania i uważano pod koniec dekady, że uda się to w końcu zrozumieć, w jaki sposób mózg generuje świadomość. I co się wydarzyło? Zrozumieliśmy mianowicie, że tak naprawdę jest to rzeczywiście dość twardy problem związany ze świadomością, ponieważ jak opisuje David Chalmers w swojej książce Świadomy umysł z 1996 roku, okazuje się, że ani fizyka, ani chemia de facto nie pozwalają zrozumieć, w jaki sposób jest generowana świadomość. De facto ani fizyka, ani chemia nie pozwalają zrozumieć, w jaki sposób jest generowana świadomość. To zagadka nie do rozwiązania przy pomocy fizyki czy chemii. Powinniśmy zrozumieć, że prawdopodobnie ten mechanizm generowania świadomości leży poza zakresem naszej ludzkiej wiedzy. No ja się z tym nie zgadzam. Zgodnie z tym, co wcześniej autor powiedział, szukajcie, a znajdziecie, tak? Kto szuka? No ten, kto wątpi. On był po stronie tych, którzy przyjmowali pewnego rodzaju konstans, tak? Bo tak powiedziano, tak ma być. Cześć, nie wątpił, przyjął, nie analizował. Dlatego warto wątpić i nie przyjmować wszelkich tez, które nam do nas trafiają jako jedynie wyłącznej i słusznej racji. Bo to jest tak zwany umysł poszukującego, ja bym go nazwał umysłem początkującego, który analizuje i dochodzi do swoich własnych wniosków. Powinniśmy zrozumieć, że prawdopodobnie ten mechanizm generowania świadomości leży poza zakresem ludzkiej wiedzy. I tak też uważam.
że nie da się przy pomocy ludzkiego aparatu pojęciowego wytłumaczyć, w jaki sposób powstaje świadomość. Najlepiej byłoby to poprzedzić twierdzeniem korzystającym z matematycznego systemu, który sam się definiuje od środka. Ale w tym przypadku takiego systemu matematycznego nie da się zdefiniować na bazie własnych pojęć. Jeżeli więc zakładamy, że istnieje świadomość nielokalna, jeżeli zakładamy, że to nie jest tak, iż mózg tworzy świadomość, to mózg stanowi po prostu filtr nakładany na świadomość. By wprowadzić ją w najniższy poziom rozumowania, to w tym przypadku tego rodzaju twierdzenia są popierane na przykład przez mechanikę kwantową. Cały cud i enigmę związaną z działaniem mechaniki kwantowej. Zresztą temat ten fascynuje uczonych od ponad 100 lat. Natomiast ojcowie założycieli mechaniki kwantowej de facto przekształcili się i przeszli w mistycyzm. Zostali mistykami. Dlaczego? Ponieważ nie byli w stanie zrozumieć i pojąć tych wniosków, do których sami doszli. Ja Państwu kiedyś wspominałem już o takim moim świętej pamięci, mogę powiedzieć, takim przyjacielu, tak? To był chemik, to był fizyk, który wykładał na dwóch wyższych uczelniach w Polsce. Ja go kiedyś pytałem, jak to jest? Czy ty wierzysz? On bardzo mocno wierzył. On mówi tak, bo ja, mówi, w swoich dociekaniach naukowych doszedłem do pewnego punktu, gdzie nie mogłem już tego zrozumieć. I on to nazywał Bogiem. Ja przypomnę Państwu jego taki toast, który zawsze wznosił. Mówił, pamiętaj Darek, Bóg ma więcej niż rozdał. Twierdzenie, że coś jest konstans i tego się nie da zmienić, to jest tak jak twierdzenie, że się nie rozwijamy, że się nie zmieniamy. Życie to ruch, to zmiany i to po prostu trzeba zaakceptować. I zrozumieć, że tak naprawdę procesy zachodzące nawet w naszym organizmie, to jest proces ciągły i życie to jest proces ciągły. Ktoś, kto zaczyna nawet w życiu społecznym stać na stanowisku, że już nic nie należy zmieniać, de facto już nie żyje. I to jest prawdziwa śmierć. Ale bez śmierci nie wiedzielibyśmy tego, o czym jest życie. Dlaczego wielcy naukowcy zostawali mistykami? Ponieważ nie byli w stanie zrozumieć i pojąć tych wniosków, do których sami dochodzili. Okazuje się, że według nich świadomość faktycznie wpływa na rzeczywistość. Nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość samoistna, która jest niejako oderwana od naszej świadomości. Tak naprawdę cały czas świadomość w sposób rzeczywisty wpływa na realia, które nas otaczają. Właśnie dlatego twórcy mechaniki kwantowej, fizycy, w końcu zaczęli wyznawać mistycyzm, ponieważ uznali, że jest w tym znacznie więcej, niż jesteśmy w stanie wytłumaczyć przez naukę materialistyczną. Natomiast moja podróż, którą odbyłem w ten wymiar, pokazuje de facto, że jest on realny. Mało tego, korzystając z takiego rozumowania i tego wymiaru, znacznie łatwiej jest zrozumieć, w jaki sposób następuje przepływ świadomości, przepływ informacji. Ja proszę, żebyście Państwo też wrócili do tego programu, w którym mówiliśmy o medycynie informacji, bo to wszystko jest informacja, tak? Lub forma tejże informacji. Okazuje się, że świadomość nie zna wymiaru czasu, nie jest świadomością lokalną. Ona nie utkwiła w jakimś momencie czasu, a nasze świadomości są ze sobą wzajemnie połączone z istotą boską. Gdy próbujemy wytłumaczyć świadomość w sposób materialistyczny, napotykamy na mur, przez który nie jesteśmy w stanie się przebić, ponieważ współczesna nauka nie jest w stanie tego problemu rozwiązać. Natomiast jeden z autorów w swojej pracy opisuje, w jaki sposób pierwotnym punktem wyjścia jest właśnie świadomość, a nie materia. W tym wszystkim najważniejsze okazuje się to, że śmierć wcale nie jest końcem. Śmierć jest jedynie przebudzeniem, które pozwala nam na przejście do tego innego wymiaru, który okazuje się wymiarem znacznie bogatszym. Jeżeli popatrzymy na doświadczenia osób, które przeżyły stan bliskości albo stan bliski śmierci, gdy następowało przechodzenie dusz, bądź jeżeli popatrzymy na dzieła mistyków, proroków, wszędzie występuje jeden wspólny temat, mówiący o tym, że ów wymiar jest jak najbardziej realny. To miejsce, w którym przebywają nasze dusze, czyli to, co chrześcijanie nazywają tym, co zostaje po ciele fizycznym.
I tamten wymiar stanowi podstawę wszystkiego. Ja mówiłem Państwu, krysznowcy nazywają ten świat światem transcendentalnym. My nazywamy światem ducha. Ale zobaczcie, w naszej kulturze ludzi straszy się światem ducha. Tak jakby straszyło się, nie wiem, rękę nogą, a jakby to była zupełnie inna część rzeczywistości i jeszcze tak do tego taka przeciwstawna. A tak nie jest. Jesteśmy elementem tej całości, to się wzajemnie uzupełnia. Zresztą my mamy w kulturze coś takiego, że dzieci też straszymy Baba Jagą. No, najgorsze, co może być. Nie daje sobie rady, to straszy. To nie o to chodzi. Ale nieważne. Przyznam, że sama to odczuwam i myślę również, że wielu słuchaczy w tej chwili myśli sobie, że nie tak łatwo przeniknąć tę myśl, którą Pan prezentuje, bo owszem, nie jest to pierwsza relacja wizji doświadczonej w trakcie śmierci klinicznej, ale to też nie jest taka prosta opowieść pod tytułem Doświadczyłem Boga. Podaje Pan hasła: świadomość, a nie materia, świadomość ograniczona przez mózg, rzeczywistość fundamentalna. To nie jest opowieść o religijności, a raczej wymiarze duchowym, o doświadczeniu duchowym. To nie jest taka historia, że doświadczyłem Boga i oto teraz zmieniłem swój styl życia na religijny i doskonale poczułem się w Kościele. Właściwie te słowa w ogóle nie padają i też trudno tu przypisać je do jakiejkolwiek religii, ale też o to w tym wszystkim chodzi. To nie ma być opowieść o religii. Ja wracam do Państwa pamięcią do tego, o czym mówiłem, czym jest religia. Religie świata zrobiły bardzo wiele pożytecznego. Tysiącom ludzi pokazały kierunek. Ale ten kierunek, to trzeba w tym kierunku pójść. No problem ludzi polega na tym, że nawet jak chodzą na szkolenia i nawet jak łapią te myśli i tę świadomość, która z nich wynika, to później z tym nic nie robią. W każdym bądź razie też nie chodzi o to, żebyśmy tutaj walczyli z religią. To jest bezsensem. Ona pomaga, ale pomaga wejść na kolejny stopień, a później jest następny. A teraz autor. Uważam, że to, co zobaczyłem, bóstwo, które zobaczyłem, de facto bóstwo wszechmocne, wszechwiedzące, bóstwo, które kocha w sposób bezwarunkowy, w sposób, który przekracza nasze wyobrażenie. Jest to bardzo zgodne z tym, co o bóstwie mówią inne wyznania mistyczne, inne religie. Ja jestem po prostu w takiej sytuacji, że składam raport. Mówię o tym, co przeżyłem, bo to w jakiś sposób, by to w jakiś sposób wyjaśnić. Gdy zacząłem o tym mówić, nagle zaczęli zwracać się do mnie przedstawiciele różnych religii, rabini, kabaliści, mistycy wyznawania mojżeszowego, chrześcijanie, buddyści. Wszyscy oni twierdzą, że to, co mówię, jak najbardziej współbrzmi z tym, co oni wyznają. Uwzględniając to, że moje sprawozdanie, moja opowieść przypomina przekazy innych osób, które doświadczyły sytuacji bliskiej śmierci, 97% wspomnianych ludzi twierdzi, że wszyscy oni znaleźli się w obliczu bezwarunkowej, głębokiej miłości. Miłości, która stanowi rdzeń całego istnienia. Miłości, która stanowi rdzeń całego istnienia. Twierdzą oni, że właśnie w tym rdzeniu jest istota boska. Okazuje się de facto, że wszystko sprowadza się do jednej wspólnej cechy, która jest widoczna w pozostałych religiach. Gdy mówię tu o sprawach dogmatycznych, powierzchownych, które są nakładane przez religię, dogmatach, które są głoszone, lecz o tym, co stanowi sedno każdej religii. We wszystkich religiach jest tożsame. Oczywiście sceptycy w tym przypadku mogą walić głową w drzewo, przez co nie widzą lasu, który ich otacza. Tym lasem jest owa rzeczywistość, bo popatrzmy, jeżeli ktoś przechodzi na drugą stronę i widzi światło, chrześcijanin będzie je opisywał jako Chrystusa. Muzułmanin powie, że to był prorok, ateista zobaczy to światło, ale nie będzie wiedział, jak je nazwać, natomiast go doświadczy. Więc wszyscy tak naprawdę widzą to samo. Ja chciałbym w tym momencie wrócić Państwa pamięcią do filmu Kontakt z Judy Foster. Ona tam zobaczyła swego ojca. Bo ktoś, kto się do niej zwrócił, uznał, że to będzie osoba, którą ona jest w stanie zaakceptować i posłuchać. Fizycznie, zewnętrznie.
Dalej próbujemy to wyjaśnić poprzez tych, którzy nie oglądali tego filmu, zachęcam. Naprawdę warto niektóre rzeczy obejrzeć po to, żeby sobie budować świadomość, bo to jest tak jak... Po co wyważać otwarte drzwi? Jeżeli ktoś już wlazł na szczyt góry, zrzucił linę, to tym, którzy po nim tam wejdą, będzie łatwiej. Dalej próbujmy to wyjaśnić poprzez nasz język, ale on ma to do siebie, że potrafi być mylący. Nasz własny język, nasz mózg lingwistyczny jest tym głosem w moim umyśle, który w jakiś sposób próbuje uzasadnić, czym jest ta świadomość. Ale de facto nie jesteśmy w stanie jej opisać, bo to świadomość z zewnątrz, a nie od wewnątrz. Dlatego ten wewnętrzny głos, który próbuje w jakiś sposób ją opisać, nie daje sobie rady. Bo ten głos to głos naukowca, głos ludzkiego rozumowania. Głos, który owszem stanowi bardzo ważną część mnie, ale jest powiązany z dwoma pojęciami: ego i bycie samym sobie. Czy ja sam oraz ego. Czy oczywiście te dwa pojęcia są niezbędne do tego, by jednak wykonać bardzo ważne funkcje, ale nie pomagają nam dojść do tego, jaka jest prawda. Mamy ten mózg lingwistyczny, no tak go ujmijmy, który jest mylący. Kiedy jestem w stanie medytacji, oczywiście słyszę ten głos, głos naukowca, ale staram się go wyłączyć, tak by być świadomym innego wymiaru. Gdy mówimy o duchowości, wydaje mi się, że we wszystkich religiach podstawa jest tożsama i podkreśla fakt, że stanowimy jedną całość. Wartość takich relacji z doświadczeń granicznych polega dla nas, którzy ich nie doświadczyliśmy, nie tylko na tym, że możemy przybliżyć się do tego przeżycia, ale również na tym, mam wrażenie, że takie doświadczenie graniczne jest przyspieszonym kursem dojrzałości. Wiele osób po doświadczeniu czy też śmierci klinicznej, czy wypadku, z którego wyszło cało, a nie wyglądało na to, opowiada, że przewartościowały swoje życie. I to jest taka mądrość życiowa w pigułce. Gdy przygotowywałam się do rozmowy z panem, przypomniałam sobie wywiad w Guardianie, jaki ukazał się w lutym, gdzie pielęgniarka paliatywna podała 5 najczęstszych powodów żalu, który przekazywali jej umierający pacjenci. Osoby, które odpowiadały, czego najbardziej żałują w życiu. Na pierwszych dwóch miejscach były takie powody. Po pierwsze, żałuję, że nie spędziłem więcej czasu z rodziną, bliskimi, a niepotrzebnie poświęciłem go pracy i nic mi to ostatecznie nie dało, nie było tego warte. Po drugie, żałuję, że moje życie wypełniałem zaspokajaniem oczekiwań innych, kosztem swoich własnych potrzeb, kosztem bycia samym sobą. Jestem bardzo ciekawa, czy również u pana w życiu pojawiły się wartości, czy zmienił się pana styl życia. Wspominał pan przed rozmową, że jest pan tutaj w Warszawie z synem, jak gdyby nigdy nic, ale przecież był pan daleko od swoich bliskich, od swojego syna, jak tylko można sobie to wyobrazić, na granicy śmierci, praktycznie w jej objęciach. Teraz w zasadzie prowadzi pan życie rodzinne, ale domyślam się, że w jakiś sposób jest ono naznaczone. Pewnie inaczej pan odczuwa tą codzienność, to może być bardzo wartościowe dla nas. Tak, zmieniło to każdy możliwy aspekt mojego życia. Zresztą ja w przypadku innych osób, które doświadczyły stanu bliskiej śmierci, wyostrzyło moje pojmowanie świata. Zrozumiałem, że chodzi wyłącznie o miłość, o wspólnotę dusz. Odszedłem od tego przywiązania czy też uzależnienia od materializmu. Gdybyśmy popatrzyli na świat z punktu widzenia nawet zatwardziałego materialisty, to nawet on stwierdzi, że miłość, wspólnota stanowią pewną wartość. Natomiast będąc w sytuacji, kiedy doświadczyłem stanu bliskiego śmierci, poprzez nią zrozumiałem, czym jest świadomość, czym jest istnienie i zupełnie inaczej patrzę na to, w jaki sposób wszyscy jesteśmy powiązani. Tak, to doświadczenie wpłynęło na to, że mam obecnie znacznie silniejsze relacje z rodziną oraz przyjaciółmi. Teraz rozumiem, że de facto mówimy o bezgranicznej potędze oraz miłości Boga. Oczywiście powstaje pytanie, jak to pogodzić z całym złem, całą niesprawiedliwością, która istnieje w tym świecie. Tutaj też podjąłem dość dużą walkę. Próbowałem zrozumieć, jak to wszystko jest możliwe. Jak to wszystko działa? Dlaczego istnieje ból i niesprawiedliwość? Zrozumiałem ten dylemat wtedy, kiedy zacząłem go testować, wykorzystując teorię reinkarnacji, czyli że dusze podlegają wielokrotnej reinkarnacji. Nagle się okazuje, że przy takim podejściu wszystko ma sens. Nawet utrata dziecka, nawet śmierć dzieci, które zginęły w szkole w Connecticut,
wiecie Państwo, o co chodzi. Connecticut. To był 2012 rok. Przy założeniu, że jednak następuje reinkarnacja, że Bóg jest Bogiem miłującym, pozwala to zrozumieć, że jest w tym głęboki, głębszy sens, aniżeli nam się wydaje. Będąc materialistą, można twierdzić, że cała wartość życia sprowadza się do wycinka czasu od chwili narodzenia do momentu śmierci. Potem nie następuje już nic. Ale tak naprawdę mamy znacznie bogatszy sens naszego życia. Uznaję, że bratnią duszę będzie nie tylko dusza, że bratnią duszą będzie nie tylko dusza osoby przeze mnie kochanej, ale może to być też dusza współmałżonka, współmałżonki, z którą przeżyłem trudne chwile i musiałem się rozwieść, dzięki czemu czegoś się nauczyłem. Dzięki czemu czemuś obydwoje nawzajem od siebie się nauczyliśmy. Albo bratnią duszę będzie mi osoba przeciwna, w sensie nieprzyjaciela, kogoś, kto jest mi nieżyczliwy. Ale będzie to osoba, która w sposób co prawda bolesny, ale jednak czegoś mnie nauczyła. Nagle okazuje się, że te bratnie dusze, chociaż być może nie były źródłem przyjemnych doznań tu na ziemi, pomagają mi wejść na kolejny poziom i czegoś nauczyć się, aczkolwiek w sposób bolesny. W tym przypadku, jeżeli przechodzimy do takich tematów, jak wszelkiego rodzaju niepowodzenia, trudności, wyzwania, choroby, z którymi spotykamy się w naszym życiu, okazuje się, że stanowią one pewien dar, dzięki czemu możemy dalej wzrastać, możemy się uczyć, bo nasz świat jest tak stworzony, że to nie jest świat doskonały. Stanowi to rewelacyjną okazję ku temu, by się uczyć, by wzrastać, by w końcu dojść do pojęcia i zrozumienia tego, że istnieje współczucie, wszechogarniająca miłość i akceptacja. Aż w końcu człowiek dochodzi do wiary w Boga Wszechmogącego, który stanowi jedno sedno całego istnienia. Tego rodzaju przemyślenia mają też osoby, które doświadczyły na przykład przejścia dusz bądź sytuacji bliskiej śmierci. Zachęcam również Państwa do wejścia na stronę internetową www.eternea.org. To jest strona anglojęzyczna, gdzie piszę, czym jest świadomość, jaka jest fizyka świadomości, w jaki sposób świadomość kształtuje nas samych, a równocześnie zachęcam inne osoby do tego, by przedstawiały tam swoje przekazy, własne historie. Tak naprawdę moja książka stanowi próbę uchylenia pokrywy z tego nauczania, dzięki czemu również inni będą mogli przedstawić swoje historie, które niewątpliwie mogą być znacznie mocniejsze w oddziaływaniu aniżeli moja. Będziemy w tym stanie otworzyć nasze serca na to, że jednak istnieje wszechmiłujący rdzeń, który jest Bogiem. To rzeczywiste doświadczenie. Dzięki temu być może będziemy w stanie uwierzyć, że istnieje dusza, która jest duszą wieczną. Zrozumiemy, że wszystkie dusze są wzajemnie ze sobą połączone. Zresztą jestem lekarzem i teraz zupełnie inaczej patrzę na wymiar leczenia. Nie tylko na stronę fizyczną, emocjonalną, ale także na stronę boską. Widzę w tym wszystkim powiązanie dusz i moim zdaniem, nawet jeżeli doświadczamy takich bolesnych lekcji jak choroba, wzbogacamy nasze życie, otwieramy się na te lekcje i nagle widzimy, że we wszystkim, co się dzieje wokół nas, istnieje większa skala, a w tej skali mamy coś do zrobienia, a w tym wszystkim jest sens. To tyle, jeżeli chodzi o autora. Ja powiem Państwu, tak sobie myślałem, kurna, no, Amerykanin, tyle się mówi na wschodzie o duszy, o wędrówkach dusz, a tutaj, kurna, nagle gwiazda, Amerykanie, ale bardzo fajnie, bo on dokłada inny punkt widzenia, inne spojrzenie do tego wszystkiego, o czym już wcześniej rozmawialiśmy. I myślę, że takim bardzo fajnym, płynnym przejściem do tego, o czym dzisiaj też chciałem powiedzieć, będzie ta postać tegoż człowieka, Zdenko Domancic, który opracował swoją własną metodę bioenergoterapii. Bardzo jest skuteczny w tym, co robi. Powiem szczerze, że gdyby nie artykuły w Nieznanym Świecie, to ja bym nie znał nawet tego człowieka, ale myślę, że wywiad z nim jest bardzo dobrą okazją do spojrzenia na te wszystkie sprawy, o których rozmawiamy z jego punktu widzenia. Chodzi o to, żebyście Państwo mieli bogatsze spojrzenie. Zdenko dostał od Nieznanego Świata
O, dostał nagrodę honorową za 2013 rok. Ja Państwu tylko przeczytam uzasadnienie, bo myślę, że jest warte tego. Zdenko Domancic, któremu poświęciliśmy w numerze 8 miesięcznika obszerny blok publikacji, przed ponad 30 laty stworzył i opracował swoją oryginalną, autorską metodę bioenergoterapii, jakiej uczy w trakcie międzynarodowych seminariów. Jej efektywność jest analizowana przez naukowców oraz lekarzy, którzy z udziałem Zdenko Domancicia prowadzą doświadczenia i badania udokumentowane w raportach i opracowaniach, jakie zostały zaprezentowane w książce słoweńskiego kardiologa, profesora nauk medycznych Rodowana Starca z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Centrum Klinicznego w Lublianie. Rejestrowane w trakcie tych badań efekty terapii Domancicia w połączeniu z naukowymi doświadczeniami i eksperymentami, którym jest poddawany laureat tejże nagrody, znaczy mówimy o nieznanym świecie, stanowią wzorcowy model współpracy przedstawicieli medycyny akademickiej z reprezentantami technik zaliczanych do obszaru medycyny energetycznej. Tworzą one zręby systemu medycyny zintegrowanej, której celem powinny być udzielanie skutecznej pomocy chorym, a jednocześnie zrozumienie mechanizmów umożliwiających powrót do zdrowia przy odwołaniu się również do metod nie do końca jeszcze poznanych, niemniej w wymierny sposób przynoszących ulgę w ludzkim cierpieniu, a tym samym uzasadniających ich stosowanie w praktyce dla dobra pacjentów. Stworzenie podstaw do takiego właśnie modelu współpracy stało się możliwe dzięki Zdenko Domanciczowi. I to jest fajna rzecz, fajny krok w tym wszystkim. I myślę, że taki kolejny most łączący różnego rodzaju podejścia. I ja Państwu przytoczę parę rzeczy z wywiadu z Zdenkiem Domanciciem. No i jego słowa, tak, które zatytułowany jest też ten artykuł. Jesteśmy tym, co myślimy i czym żyjemy. Ja tylko Państwu, no zobaczcie, tak, wrócę do tego, co już nieraz sobie mówiliśmy tutaj. Tak jak w płaszczyźnie ciała fizycznego jesteśmy tym, co jemy, bo z tego, co jemy, organizm buduje nowe komórki, tak w płaszczyźnie ciała duchowego jesteśmy tym, o czym myślimy, o czym rozmawiamy, na czym się skupiamy. I to jest takie bezpośrednie połączenie. Byle co jesz, byle jak wyglądasz, o pierdołach gadasz, to pierdoły cię w życiu spotykają. I trzeba sobie zdać z tego sprawę, że tutaj działanie musi być nie tylko z płaszczyzny fizycznej, albo, że tak powiem, przyjdzie terapeuta i on załatwi moje problemy. Włączenie się w ten proces, bo przecież to, drodzy Państwo, dotyczy nas samych. Ból tak naprawdę jest czymś zbawiennym, bo on, organizm, mówi nam, co jest nie tak. Dobra, to teraz zrobimy sobie. Całego wywiadu nie będę Państwu czytał, bo tam te grzecznościowe rzeczy sobie pominiemy i tak dalej. Stworzenie placówki, której jestem współzałożycielem, zawdzięczamy państwu chorwackiemu. A redaktorka mówi słoweńskiemu. Nie, chorwackiemu. Pod jej aktem założycielskim podpisane są chorwackie Ministerstwa Oświaty oraz Zdrowia. Natomiast Słowenia jest dla mnie bazą i punktem oparcia już od ponad 20 lat. Zobaczcie Państwo, człowiek, który reprezentuje inną narodowość w obcym państwie, tworzy współpracę z placówką akademicką. Ale to też jest tak naprawdę zasługa tych ludzi, którzy no, poszerzyli swoje horyzonty. Ja Państwu mówiłem już nieraz, że lekarzy o otwartych umysłach jest coraz więcej. I że teraz będzie taki czas, kiedy będzie ta współpraca coraz bardziej widoczna. Szukajcie takich ludzi i takich ludzi właśnie należy wspomagać w ich działaniach. Klinika w Bledzie została pomyślana tak, że przyjeżdżają do niej tysiące ludzi, których leczymy moją metodą, a jednocześnie prowadzimy tam szkolenia oraz seminaria dla terapeutów z całego świata. O taką możliwość mówię tu zarówno w systemie kształcenia, jak i stworzeniu centrum komplementarnego leczenia. Walczyliśmy blisko 30 lat. Nie było to łatwe, ale w końcu osiągnęliśmy swój cel, a na mojej metodzie naukowcy mogą robić dzisiaj doktoraty. Musieliśmy tylko to wszystko stworzyć, wytworzyć, przepraszam, to wszystko wytrzymać i wytrzymaliśmy. Bo jedna zapałka ma w sobie więcej mocy sprawczej niż tona prochu. Ja pamiętam takie jedno fajne hasło, które brzmiało w ten sposób, że większość to jeden odważny człowiek.
No kimś takim jest właśnie Zdenko Domanci. Co zdecydowało o finalnym sukcesie? Wiara? Wiara ma różne oblicza, pozytywne, kreujące, ale niekiedy także negatywne, destrukcyjne. Między innymi właśnie w imię wiary w przeszłości spalono w całej Europie na stosach dziesiątki tysięcy niewinnych kobiet, oskarżając je o to, że są czarownicami. Czyżby i pan spotkał się ze strony kościoła w swoim kraju z absurdalnymi zarzutami, że w swojej terapeutycznej działalności wykorzystuje energię nieznanego pochodzenia? Ergo, jak sugerują niektórzy duchowni o podłożu demonicznym, co trąci średniowieczem. Moja metoda ma dzisiaj solidną podbudowę naukową, natomiast nad takimi postawami, działaniami, o jakich była przed chwileczką mowa, nie wolno przechodzić do porządku dziennego. Tak jak nie wolno zapomnieć tysięcy niewinnych ofiar, które wskutek terroru kościelnych ortodoksów straciły życie. Coś w związku z tym opowiem. W swoim czasie przyjechała do mnie delegacja templariuszy, by wręczyć mi odznakę honorowego członka ich organizacji. Nie miałem pojęcia, że oni są tak elastyczni. Podziękowałem za tę propozycję, ale z niej nie skorzystałem. Powiedziałem, że z szacunku dla moich kolegów i koleżanek, których kiedyś paliliście na stosach, nie chcę być członkiem waszej organizacji. Nawiasem mówiąc, każda niewinna ofiara w jakiś sposób wróci, by oddać jej należny szacunek. Giordana Bruna zgładzono za to, że ośmielił się podważyć obowiązujące w jego epoce religijne dogmaty. A czy wiecie, czym jest dogmat? To kłamstwo, ponieważ w przeszłości przekaźnikiem wiedzy był Kościół. Wmawiano ludziom, że ziemia jest płaska i utrzymują ją cztery słonie. Gdy byłem mały, zastanawiałem się, kto żywi te słonie i na czym one stoją. A jak państwo myślicie, dzisiaj się nam nie wrzuca pewnych dogmatów jako jedynie słusznych? I to jest ten problem Kościoła, że Kościół przestał się rozwijać, stanął w miejscu. Bo ja rozumiem konserwatyzm, ale no, powinno pójść troszeczkę więcej w kierunku wytłumaczenia pewnych rzeczy. Ja przedwczoraj byłem na pogrzebie matki mojego przyjaciela. Prosił mnie, że tam przeczytał tekst piosenki Seweryna Krajewskiego, Matko. I później w drodze miałem okazję porozmawiać z młodym księdzem, który tą mszę prowadził. I zadałem mu parę pytań. No, powiedział, że będzie się zastanawiał nad pewnymi rzeczami, ale stwierdził, że jedyną osobą, która zmartwychwstała, był Chrystus. I był taki, no właśnie, pełen dogmatów. To, co mu powiedziano, przyjął za konstans i cześć. A jeżeli życie nie płynie, jeżeli jest konstans i nie ma zmian, to tak naprawdę już się umiera. Ja myślę, że on jeszcze przed nim długa droga i otworzy się na pewne rzeczy, na pewne informacje, tylko no nie wiem, jak wygląda edukacja w seminariach, ale mam czasami takie obawy, że ona podobnie wygląda jak edukacja na uczelniach medycznych, gdzie jest program z góry narzucony, gdzie się nie budzi kreatywności, tylko podaje się procedury i cześć, masz przestrzegać tych procedur. No to taka mała dygresja. A poważnie mówiąc, uważam, że nikt nie ma prawa twierdzić, że tylko on ma monopol na prawdę. Bóg nie stąpa dwiema nogami. To nie jest byt podobny do naszego. Bóg jest energią i pamięcią milionów lat. Wszyscy w pewnym momencie złączymy się z tą energią, która jest czystym Bogiem. Stanie się to wtedy, kiedy nasze aktualne energie się oczyszczą i nie będziemy musieli więcej uczestniczyć w dramacie zwanym życiem w takim kształcie, jaki znamy obecnie. A tak już poza tym, Stwórca stworzył mnie, ale również tę rosnącą obok mnie roślinę. Czy to czegoś państwu nie podpowiada? Wychodząc z tego założenia, stworzył także ludzi, którzy tego rodzaju metody leczenia jak pańska równie zajadle, co bez sensu atakują i piętnują. Nie należy do tego przywiązywać nadmiernego znaczenia. Przemian nie da się zatrzymać. Przemian nie da się zatrzymać. Będą tacy, którzy się w nie będą wpisywali, a będą tacy, którzy się uprą i powiedzą, że nie. Trudno, to jest ich wybór. Widocznie to jest ich droga. Dotyczy to także dogmatyzmu środowisk naukowych. Jeżeli chodzi o ostatnią kwestię w przypadku Słowenii,
Wyrwa wydaje się potężna, czego świadectwem jest wspomniana książka profesora Starca oraz nazwiska lekarzy i innych przedstawicieli środowiska naukowego widniejące pod protokołami z eksperymentów z pana udziałem. Nawiasem mówiąc, słyszeliśmy, że profesor Starc ma z panem przyjechać do Warszawy, by wspomóc promocję swej książki. Czemu nie dotarł? Zatrzymały go obowiązki. A jak pan myśli, dlaczego naturalne i alternatywne metody terapii są przez niektórych lekarzy tak uporczywie zwalczane? Medycyna naturalna jest tak naprawdę kontynuacją tradycji. Ta tradycja liczy sobie tysiące lat, podczas gdy medycyna akademicka funkcjonuje dopiero od niespełna 200 lat i co gorsza, zaprzedała się farmacji. Przemysł farmaceutyczny skorumpował medycynę. Powtarzam jeszcze raz, że integralną częścią naszej placówki oświatowej stanowi Ministerstwo Zdrowia. A ja jestem im na tyle potrzebny, że wybaczają mi to, co mówię. Jeżeli dobrze zrozumieliśmy, pana wstęp o kościele, zresztą zupełnie przez nas nieplanowany, ma swoje znaczenie w tym sensie, że instytucja ta rości sobie prawo do limitowania kontaktów człowieka z Bogiem i uzdrawiającą energią. Tymczasem taki limit nie istnieje i nikt nie ma prawa ani kompetencji, by go ustanawiać, bo to jest dostępne dla każdego człowieka, niezależnie od tego, jaką religię wyznaje. Ale zobaczcie państwo, podobne limity próbuje wprowadzić w niektórych państwach również system zwany medycyną, tak? Ale zobaczcie jeszcze jedną rzecz, że de facto to my sami wprowadzamy sobie limity. Największym wrogiem dla każdego z nas jesteśmy my sami. Warto się zastanowić nad tym, jakie sobie wprowadziliśmy kody, jakie ograniczenia, które nas blokują i nie pozwalają nam połączyć się z tą energią. Ona jest jednakowa dla każdego. To jak drzewo, które jest w stanie przyjąć w swoich gałęziach, w cieniu, każdego przelatującego ptaka, który jest zmęczony drogą. Próby narzucenia w tej mierze przez niektórych hierarchów kościelnych monopolu ocennego są czystym absurdem. Odwołam się tu do pewnego autentycznego wydarzenia. Kiedy słoweński kardynał Rode, chodzi o Franca Rode, wyjeżdżał do Watykanu, zaproszono cały korpus dyplomatyczny, a także mnie i moją małżonkę. I wtedy kardynał podszedł do mnie, położył mi rękę na ramieniu i powiedział: panie Domancic, znalazł się pan w całym tym naszym bigosie. Skoczył pan jak zając w kapustę. Z kolei inny z kardynałów słoweńskich zapytał pewną osobę, czy to prawda, że Domancic nie wierzy w Boga. Jaka była odpowiedź? Można powiedzieć, że ja rzeczywiście nie wierzę w Boga, bo ja wiem, że On jest. A jak wiem, więc nie muszę w Niego wierzyć. Jak widać, jest to pewien rodzaj dialogu, który w kościele słoweńskim toczy się z oporami. Powtarzam jednak, przemian zatrzymać się nie da. Nasz wspólny ojciec, który wszystko wie i wszystko może, wybrał w mojej osobie jednego nieposłusznego, ale wystarczająco upartego. Właśnie dlatego moim mottem jest czynić dobro i mówić prawdę. Nie kłaniam się w pas nikomu oprócz Stwórcy. Jeżeli ktoś na przykład pyta, ile czasu poświęcam na modlitwę, odpowiadam, że codziennie 8-9 godzin, ponieważ formą modlitwy jest dla mnie to, czym się zajmuję. Moja terapia jest dla mnie postacią modlitwy. W myślach zwracam się do Boga. To jest pewna naturalna konwersacja, prosząc o to, by dał mi siłę pomagać nieszczęśliwym ludziom. I to jest ta metoda, o której jedna z wielu, tak, bo bioenergoterapia opisuje te różne techniki i metody, ale ja zawsze uważam, że każdy terapeuta, nawet ten niebędący bioenergoterapeutą, taki zwykły człowiek, który przykłada ręce i przytula drugiego człowieka, działa w trójkącie Stwórca, ty i on, czyli ta trzecia osoba. Jeżeli ta energia ze świadomością czynienia dobra krąży w tym układzie, to nie ma opcji, żeby ludzie nie byli coraz zdrowsi. Zajmijmy się bardziej szczegółowo pana terapiami. W filmie pod tytułem Pomyśl o tym, który był emitowany przez Discovery Channel i BBC, który obejrzeliśmy, określa pana jako mechanik systemu odpornościowego. Czy mógłby pan rozwinąć tę myśl? Czym różni się metoda Zdenka Domancicia od innych sposobów i technik pracy z bioenergią? Przede wszystkim szczególne jest to, że pozwoliłem ją sprawdzić niezliczoną ilość razy przez naukowców i medycynę. Jej efektywność weryfikowano w bardzo prosty sposób. Na przykład kogoś, kto miał problemy z białaczką, badano przed i po terapii.
Dzięki temu można było dokładnie przekonać się, jak ta metoda działa i jakie przynosi rezultaty. Poza tym wypracowaliśmy określone procedury, zarówno metodyczne, jak i etyczne, które zostały zapisane w postaci 7 podstawowych technik stosowanych w bioenergoterapii według mojej metody. Do czego dochodzi kodeks etyczny terapeuty? Zgodnie z nim nigdy nie mieszamy się do terapii zaordynowanej pacjentowi przez medycynę konwencjonalną. Nigdy? Nawet jeżeli w Pana czy w Waszej ocenie jest ona błędna? Nawet wtedy. Nie przyjmujemy również chorych, którzy nie mają diagnozy lekarskiej. Kierujemy ich wówczas do lekarza i dopiero po sformułowaniu wspomnianej diagnozy stosujemy naszą terapię, za którą nie pobieramy wyznaczonych z góry opłat, pozostawiając je uznaniu i możliwościom samych pacjentów. To tylko niektóre podstawowe zasady, jakimi kierujemy się w pracy. Generalnie zaś wygląda to tak, że nie jestem tym, który macha rękami, zakłada jakieś cudowne stroje i mówi, że wszystko umie. Umożliwiam natomiast sprawdzenie mojej metody. Udowadniam, że jest ona skuteczna. Chwileczkę. Chcielibyśmy jednak, bo to ważne, doprecyzować istotę problemu. Czy Pana metoda to przede wszystkim fizyka czy duch? A może połączenie jednego i drugiego? Każda nasza komórka w ciele ma pewną otoczkę, a ciało wokół siebie aurę. Wszystkie te systemy organizmu powstały w oparciu o pewną życiową bazę. Energia, którą wykorzystuję, jest energią poinformowaną. W momencie, kiedy system odpornościowy znajduje się w dysfunkcji, to trzeba go naprawić. Naprawiamy to samo tym samym. Korzystamy z tego samego materiału. Nasz organizm składa się z części fizycznej, energetycznej, mentalnej i duchowej. One wchodzą ze sobą w różne reakcje, na przykład emocje i strona racjonalna, mentalna. Ja bym tylko dodał tak naprawdę jedno, że te sfery z sobą się wzajemnie jakby mieszają, one na siebie nawzajem wpływają. Dlatego jak już mówimy o powrocie do zdrowia, to powinno się to odbywać równolegle na tych wszystkich poziomach. I to jest wtedy najskuteczniejsze, bo działanie tylko z poziomu mentalnego i czekanie, aż coś się zadzieje na poziomie fizycznym, trochę trwa. Znowuż działanie tylko z poziomu fizycznego daje poprawę, ale na krótko, bo nie likwidujemy przyczyny. I to, co ja nazywam takim, można powiedzieć, moim, chociaż nie uzurpuję sobie do tego prawa, podejściem, takie podejście holistyczne. I też jestem daleki od załatwiania problemu za pacjenta, za danego człowieka, tylko pomocy mu, żeby on zrozumiał istotę problemu, bo wtedy tak naprawdę to on sam się leczy, bo tak naprawdę każdy sam się leczy, a druga osoba może mu tylko w tym pomóc albo zaszkodzić. Dlatego ja nie używam pojęcia moja metoda, bo ja tutaj nie mam jakiejś mojej metody tak naprawdę. To są pewne wiedza wynikająca również z przeszłych doświadczeń innych ludzi i tyle. My jesteśmy jakby kontynuatorami tego, do czego już doszli ci, którzy byli przed nami. Kiedy podejmujemy istotne dla nas decyzje, powinniśmy kierować się rozumem, racjonalnością, a nie emocjami. Jak udało się doprowadzić do tego, że przeprowadzono z Panem tak ważne badania w Instytucie Onkologii w Lublianie i kilku innych placówkach medycznych? I trudno też przy tej okazji nie oprzeć się gorzkiej refleksji, że w Polsce byłoby w ogóle niemożliwe już samo zainicjowanie podobnych doświadczeń. Tymczasem fakty są takie, że pozostały po nich namacalne dowody w postaci zdjęć wyników eksperymentów, które robią ogromne wrażenie. Gdybym wyleczył w Polsce kilkaset tysięcy ludzi, myślę, że także tutaj można byłoby przeprowadzić podobne badania. W Europie i na świecie problemem jest, że nie ma odpowiednio silnych, charyzmatycznych uzdrowicieli, na czym ja zbudowałem swoją markę. A tym, że nie boję się żadnych badań laboratoryjnych, weryfikacji, udziału w naukowych eksperymentach, nie boję się, bo wiem, jaka jest wartość mojej metody. I taka mała dygresja, ja się dosyć często spotykam u nas tutaj w Polsce, ludzie nawet jak stosują naturalne metody, które zalecam, boją się mówić o tym lekarzom. Drodzy Państwo, mówcie o tym lekarzom. Dzięki Wam komuś otworzą się oczy, odpadną klapki. Dzięki Wam ten obudzony, świadomy lekarz będzie mógł pomóc następnym setkom, może nawet tysiącom ludzi.
Przestańmy w końcu wierzyć w autorytet jednostki jako jakiegoś nie wiadomo kogo. Tak naprawdę wszyscy nawzajem jesteśmy za siebie powiązani. Dlatego tak często Państwu mówię o, rzucam hasło, podaj dalej. Dzielcie się tymi informacjami. One naprawdę nic nie kosztują. Czego się boicie? Zostawcie strach gdzie indziej. Strach nie jest dobrym doradcą. A poza tym czego się tutaj można bać? Najwyżej ten ktoś się uśmiechnie, nie posłucha albo nie zaglądnie. Ale najgorszą rzeczą jest to, że zaczynają ludzie dopiero wtedy słuchać tak naprawdę, kiedy zaczyna być problem. A bardzo wielu problemów można by było uniknąć na odpowiednim etapie. No ale to jest ta cudowna... Ja nie nazywam świata fizycznego, w którym jesteśmy, krainą nieszczęścia czy padołem łez, jak to niektórzy, bo tylko kwestia zrozumienia tego, czemu te łzy i ten ból służą i wtedy zobaczycie świat w zupełnie innym świetle. Wszystko jest miłością. Lekarze, którzy przeprowadzili ze mną badania w Instytucie Onkologii, nie mogli uwierzyć w to, że umieszczone w probówkach komórki, które były uszkodzone, na przykład wskutek zmian nowotworowych, dosłownie na ich oczach umierały. Kiedy zaś do probówek włożyli komórki zdrowe i zainfekowane, umierały tylko te drugie. Natomiast zdrowe pozostawały żywe. To jest, drodzy Państwo, nic innego jak kierowana informacja. I tutaj w tym żadnych cudów nie ma, to jest tylko kwestia zrozumienia tych procesów. W tym momencie dotychczasowa wiedza, nauka, intelekt staje się bezradna. Nie potrafi tego wytłumaczyć. Bo na naszych oczach kreuje się coś, co możemy nazwać cudem. Znaczy nazywamy tak, bo tego nie rozumiemy. Ja tego nie nazywam cudem. No zrozummy w końcu, no fizyka kwantowa bardzo pięknie o tym mówi, że obserwator wpływa na wynik obserwowanego zjawiska, że na poziomie komórkowym intencja, ukierunkowana myśl jest czymś niesamowitym, która czyści przed pole ze wszystkiego, co jest inne niż ta ukierunkowana myśl. A cud tak naprawdę jest przywilejem ludzi zwyczajnych. Czasami właśnie naukowcom ta ich wiedza zdobyta po prostu przeszkadza. Gdyby sprowadzić to, co Pan mówi, do pewnej syntezy, wyglądałaby ona tak, że właśnie skuteczność terapeutyczna spowodowała, iż zaczęto prowadzić z Panem badania. Zgadza się? Zapewne znany jest Państwu eksperyment, który przeprowadziłem z udziałem 120 diabetyków z gangreną w postaci suchej i mokrej. Ci ludzie czekali na amputację kończyn dolnych. To doświadczenie obserwowało niejako na żywo ponad 400 lekarzy i naukowców, a wszystko, co się działo w jego trakcie, dokumentowano w postaci zdjęć i filmów. I na tych zdjęciach widać, jak rany się zmniejszają. Wszyscy chorzy zaczęli chodzić, a jeden nie potrzebował amputacji. Dziennikarz Drazen Jakcić napisał później na ten temat książkę. Jest Pan niewątpliwie człowiekiem dużej wiary, uważając, że gdyby mieszkał w Polsce, w obliczu Pana efektów terapeutycznych podjęto by eksperymenty i doświadczenia. Otóż nic by się nie działo, bo tak zwane medyczne autorytety zakwalifikowałyby całą rzecz jako efekt placebo, co cały czas robią, obracając w dyskusjach publicznych tym pojęciem niczym plackiem na patelni. Jakie placebo? O czym Państwo mówią? Kiedy próbowałem wyjaśnić, czym jest życiowa energia, zatopiliśmy węglan wapnia. Kalcjum karbonate w roztworze wodnym. Robili to najlepsi chemicy w Europie. Okazało się, że on formułuje się w kryształki. Ja chcę Państwu też tutaj za autorem rekomendować przeczytanie książki Leczenie bioenergią, która ten proces opisuje. Tak? I otóż ten węglan wapnia w trakcie kontaktu z wodą i kontakcie z energią przeobraża się w postaci kryształków formę zalążkową. I to są już formy z życia roślinnego. Pokazując, że materię martwą można przekształcić w materię żywą, zamknąłem oponentom usta. Jako pismo często ścieramy się z jednej strony z fundamentalizmem religijnym, a z drugiej zaś z fundamentalizmem naukowym. Oba są groźne, ten naukowy również. Generalnie stoimy na stanowisku, że każdy musi mieć wolność wyboru terapii, która mu najbardziej odpowiada. Nikt nie ma prawa nikomu narzucić, jaką obrać drogę leczenia, niezależnie od tego, czy to są terapie naturalne, czy farmakologiczne. Przy czym, jeżeli chodzi o całą filozofię koncernów farmaceutycznych, dobrze wiemy, że robią one wszystko, dosłownie wszystko, by ludzi leczyć, ale nie wyleczyć. To ich nadrzędna idea.
Wielkie koncerny farmaceutyczne zawładnęły medycyną, korumpując jej przedstawicieli. Od ponad 30 lat zajmuję się doskonaleniem swojej metody i dzięki temu jestem w stanie wyleczyć dziś nie tylko człowieka, ale również roślinę. Ja tylko powiem Państwu, znacie ludzi, którzy rozmawiają z roślinami i wsadzi patyk do ziemi i z tego patyka za chwilę wyrasta roślina. I to tak naprawdę może każdy. Moje seminarium ukończyło też wielu ludzi weterynarii i oni mogą w ten sposób leczyć również zwierzęta. Pozostawię po prostu metodę, która będzie obecna wśród ludzi bez względu na rasę, pochodzenie, kolor skóry czy miejsce, w którym mieszkają. Czy w trakcie eksperymentu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, zakładał Pan, co z tych kryształów powstanie? Czy to było działanie na żywioł? Tutaj uwaga. Miałem świadomość, że powstanie pewna forma życia, ale jaki będzie ono miało kształt, jak będzie wyglądało, nie wiedziałem. Czy Pan zdaje sobie sprawę z tego, co się tutaj w Polsce działo w związku z Pana przyjazdem, gdy o nim napisaliśmy? Do organizatorów telefonowały setki chorych. Stało się tak, mimo iż było wiadomo, że Pan przede wszystkim uczy swojej metody. I tak też będzie podczas seminarium, w trakcie którego razem ze współpracownikami zdoła Pan przyjąć nie więcej niż kilkadziesiąt osób. Zgłosiło się ponad 1000. Czy związana z tym odpowiedzialność Pana nie przytłacza? Bo straszna ilość ludzkiego nieszczęścia przy tej okazji się ujawnia. I rzecz najważniejsza, jak Pan interpretuje fakt, że części ludzi udaje się pomóc, a niektórym nie? Jaki mechanizm o tym decyduje? Rozstrzygające znaczenie ma stan organizmu człowieka. To tak, jak z akumulatorem w samochodzie. Jeżeli poziom jego energii się wyczerpie, mimo że będziemy go po raz kolejny ładowali, akumulator nie zadziała. Dlatego tak ważnym jest dbać o ten akumulator od samego początku. Drodzy Państwo, ten artykuł w kontekście tego poprzedniego, no każdy z nas kiedyś odejdzie z tej rzeczywistości. Pytanie, w jakim stylu? I tak naprawdę to, co robimy, ma poprawić jakość życia nie tylko tu na tej planecie, ale i również tam, gdzie trafimy po opuszczeniu ciała fizycznego. Chciałbym, żebyście Państwo pomyśleli nad tym i zrozumieli, tak jak zawsze mówię, słuchajcie mnie serce. Rozstrzygające znaczenie ma stan organizmu człowieka. To tak jak z akumulatorem w samochodzie. Jeżeli poziom jego energii się wyczerpie, mimo że będziemy po raz kolejny ładowali, akumulator nie zadziała. Dlaczego zdecydował się Pan na założenie własnej kliniki o bardzo szczególnym skądinąd statusie? Mógł Pan przecież pomagać chorym w placówkach publicznej służby zdrowia. Kiedy profesor Starc powiedział, będziemy teraz pracować razem w słoweńskich szpitalach, odparłem, że nie mogę się na to zgodzić. Dlaczego? Ponieważ medycyna jest zmonopolizowana, a monopol to inaczej dyktatura, która nigdy nie jest dobra i nie kieruje się szacunkiem dla ludzi. Urodziłem się na porodówce w szpitalu, przyjęła mnie położna, więc też jestem w jakimś sensie dzieckiem istniejącego systemu i generalnie nie mam nic przeciwko medycynie akademickiej. Sprzeciwiam się natomiast degeneracji, korupcji i farmaceutycznym zmowom. Moi terapeuci robią to, czego ja ich nauczyłem. Działając w obrębie medycyny akademickiej, nie miałbym takich możliwości. Natomiast wybór terapii należy do pacjenta. Jaka jest gwarancja, że ludzie, których Pan nauczył swojej metody, zachowają jej czystość, będą skuteczni i etyczni? Czy są tu zamontowane jakieś bezpieczniki? Ta metoda jest opatentowana i stanowi moją własność intelektualną. Zawsze będziemy przeciwstawiali się tym, którzy korzystając z niej nie kierują się kodeksem etycznym, jaki podpisali. Jedną z takich fundamentalnych zasad, o czym już wspomniałem, jest niewyznaczanie żadnej sztywnej wysokości opłat za terapię. Zostaje to pozostawione woli i uznaniu samego pacjenta, a przy okazji stanowi ważny instrument selekcji przy rekomendowaniu terapeutów tej metody. Dar, który przekazujemy, pochodzi z czystego, otwartego serca, a pieniądze otrzymane za pracę w oparciu o tę zasadę nie parzą rąk. W ogóle warto pamiętać, że jeżeli komuś odbierasz pieniądze, możesz mieć problemy sam ze sobą, również ze swoim zdrowiem. Niczego się nie boję, czynię dobro. Pośród 1 650 000 pacjentów, którzy przewinęli się w moim otoczeniu przez minionych 30 kilka lat, byli miliarderzy i bogaci szejkowie, ale także byli biedni
i sieroty. Nigdy nikomu nie zadaję pytań na temat jego statusu materialnego, a przez te 33 lata nie wpłynęła na mnie nawet jedna skarga. Moją działalność rozpocząłem w Niemczech. W pewnej znanej, bardzo zamożnej rodzinie wyleczyłem jednego z jej członków. Podziękowano mi za to i na tym się skończyło. Ja pomyślałem, jaki jestem kretyn, że nie mam z tego żadnej korzyści. A pojawiła się również myśl, że moim zadaniem nie jest wyłącznie leczenie, lecz chodzi o stworzenie czegoś większego, dopracowanie metody, która dziś działa. Odwołam się ponownie do filmu, to ja wcześniej cytowałem, tak? Think Out. Proszę spojrzeć na nazwiska naukowców, którzy się w tym dokumencie pojawiają. Do małego Zdenka przyjechał, by się z nim spotkać jeden z polityków izraelskich. Tak samo było w Wiedniu. Wybitny muzyk tamtejszej filharmonii chorował na stwardnienie rozsiane i przed koncertem szukał mnie na portalu. Potem wyszliśmy do... na korytarzu, przepraszam. Potem szliśmy do garderoby, gdzie leczyłem mu palce, by mógł dalej grać. To jest bardzo prosta metoda. Ona wygląda spektakularnie, ale działa. Inny przykład. W tym filmie występuje mieszkanka Izraela, której wyleczyłem chroniczne zapalenie pęcherza i krwawienia. Chodziło o terapię na odległość. Podczas gdy ja byłem w jednej z chorwackich wysp, ta kobieta przebywała w Tel Awiwie. Wszystko trwało około 10 minut, a z moczu zniknęła krew. Mam za sobą bardzo wiele takich doświadczeń. Można by zaryzykować twierdzenie, że pełni pan podwójną rolę. Po pierwsze, pomaga chorym swoją metodą, a po drugie, próbuje uświadomić, że ludzkość straciła coś, co było jak gdyby naturalną, immanentną częścią naszego istnienia na planecie. Chodzi o dostęp do inteligentnej, ożywczej energii. Mogę się zgodzić na rolę człowieka, który dzięki swojej metodzie pomaga leczyć ciężkie choroby, ale jednocześnie chciałbym pokazać innym to, o czym sam się przekonałem, że można przekroczyć granice ludzkiej świadomości, poza którymi jest coś, z czego nie zdajemy sobie sprawy, ponieważ moc i potencjał naszego mózgu nadal pozostają wielką zagadką. Ja Państwu tylko poproszę, żebyście wrócili pamięcią do tego, co czytaliśmy o świadomości u poprzedniego autora omawianej książki Dowód. I tutaj na koniec oni już dziękują autorowi, proszą go o przesłanie dla słuchaczy i on powiedział coś takiego. Przesłanie, które chciałbym przekazać, brzmi następująco. Jesteście tym, co myślicie i czym żyjecie. Uwierzcie w siebie. I tego Państwu również życzę. Jesteście tym, czym myślicie. Dzisiaj troszeczkę przeciągnąłem, ale to może dlatego też, że mam pewne zaległości. Parę razy kiedyś nie było programu, więc myślę, że wybaczycie mi to, iż dzisiaj było troszeczkę dłużej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do przemyśleń, do tego, byście przekazywali informacje o tych programach dalej. Widzę, że coraz więcej ludzi ogląda te programy, słucha. Mam nadzieję, że też proporcjonalnie zwiększa się ilość osób, które wyciągają wnioski z tych programów. A ja na dzisiaj już Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście, jak zawsze, pokazuję linki. Zachęcam, żebyście posłuchali, pooglądali, powyciągali swoje własne wnioski, byście nie wierzyli w to wszystko, o czym dzisiaj usłyszeliście, byście poddali to próbie, byście się przekonali sami, jak jest w rzeczywistości, bo tak naprawdę każdy z nas tworzy swój własny wszechświat. I zapraszam do tego, byście Państwo się również dzielili swoimi spostrzeżeniami. Ja po lekturze tej dzisiejszej, powiem szczerze, no, tak mi zaświtało, żeby, i chyba to zrobimy na forum Wolnej Ludzkości, żeby osoby, które dzięki naturalnym metodom wyszły z jakichś dolegliwości, można powiedzieć, że się wyleczyły, żeby się te osoby dzieliły swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, żeby ta wolna ludzkość też stała się takim portalem wymiany wolnych myśli, że może ktoś, komu akurat jego metoda przypadnie do gustu, będzie dla niego skuteczna, jemu pomoże. Także życzę Państwu bardzo owocnych przemyśleń i zapraszam do programu za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia.